A z którą kozą się czujesz najbardziej związany? Z Pyzą. Bo Pyza to jest moja koza. To jest ta mała, to jest Pyza, to jest ta gruba, to jest Lisa. Słodka Pyza. A wiesz, czemu się nazywała Pyza? Czemu? Bo jak była mała, to miała takie policzki, jakby miała Pyzy po bokach. Pyza miała kiedyś złamaną nóżkę, nie? No miała, bo wskoczyła sobie na paśnik, bo kozy są skoczne, to się skoczyła na paśnik i potem chciała zeskoczyć i tam były takie ostre ząbki są i się zawiesiła na tym, zahaczyła o ząbek i tak wisiała. Pyza miała nogę w gipsie, to mieszkała w domu. I skakiwała na stół, Pyzko wyjadała, skakiwała na kanapę, bo się nauczyła tak, że z ciłałami mieszkała, na psim posłaniu też mieszkała i jeszcze na tacie fotel zajmowała. Jeszcze jak mama leżała, to na nią wskakiwała. Na fotelu oglądała kreskówki. I psy ją nauczyły siadać po psiemu. Tak. Czym się różni koza od psa? Duża różnica. Bo psy jedzą karmę, kozy jedzą trawę. Psy se nie umiem z tej wielkiej bramy otworzyć, a Jaga umie. No bo ona jest szefową, najstarsza, najwięcej mleka daje. A jak ona to robi, że te wszystkie kozy za nią idą w pole? Po prostu sobie idzie i kozy nie chcą zostać same bez szefowej, no to idą za nią. A powiedz mi jeszcze raz o tych niezwykłych umiejętnościach kóz. Co te kozy potrafią? Stać na strumień ścianie, wskakiwać na drzewa, wskakiwać sobie na plecy. A ja to umiem gadać z kozami. Tylko. Nie wiem, co ona wyprawi, ta koza. Cicho. Nie wiem, co ta koza wyprawia teraz. Cicho. Nie wiem, co ta Pyza teraz. Cicho. Aha, cicho. Myślałam, że ona zwymiotuje za chwilę. Powiedz, Zosia, jak ty rozmawiasz z kozami? Co ty umiesz im powiedzieć? Po prostu mówię to, co nie wiedzą. A jakie kozy wydają dźwięki? Wszystkie. Kto umie wydawać dźwięki jak koza? Nie umiem. A to prawda, że kozy wszystko jedzą, czy to nieprawda? Nieprawda. Czego by koza nie zjadła? Miotły zwykłej. A jak jest ich ulubione jedzenie? Suchy chleb albo owiec. Wszystkie kozy tu są łagodne. Widzisz, umiem gadać z kozami. Też jedna z tych koz nazywałam Kuska Mymy Kuska. O, przyszło tam Kuska Mymy Kuska. To Kuska Mymy Kuska właśnie coś je, chyba. To Kuska Mymy Kuska jest biała, cała. A Rikon, skąd go macie, jak on się zachowuje? Kupiliśmy go. Riko ma trochę brudną brodę, bo się obsikał na złoto i myśli, że to perfumy. O, ona się mnie przytula swoją buzią. Nic mi nie robi. Dziwne. Co, beknęłaś? Czemu beknęłaś? Dziwne, czemu beknęłaś, powiesz mi? No ale przecież te kozeczki są bardzo łagodne, nie? No łagodne i beknęła ta koza. Tak. Ej, chodź łap! Co mi uciekło?